Cześć, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z cyklu sobotnie sponsorowane filmy. Jednakże tym razem są to sobotnie sponsorowane filmy odbywające się we wtorek, co ostatnio stało się naszą świecką tradycją. O, poprawiam tutaj logo sponsora. Dostałem książkę Sezon Pająków od wydawnictwa Letra, do którego zapoznania się z asortymentem serdecznie zachęcam. Oni chyba mają dwa wydawnictwa, Arkady i tą Letrę. Także będzie link w opisie filmu, a ja już nie przedłużając, zapraszam. Okej, także jest to moje pierwsze spotkanie z tą autorką, panią Barbarą Baraldi. I z tego co widzę, jest ona... Z tego co widzę, mam już jeszcze jej drugą książkę od wydawnictwa, więc oczywiście dam wam znać, jak tam poszło. I z tego co widzę na polskim rynku napisała z 6 książek, także nie jest to postać w 100% anonimowa, co zawsze spoko. Standardowo moja recenzja będzie składać się z 4 części. W pierwszej opowiem wam bez spoilerów treść około tam 10-20% książki. Następnie podrzucę wam 2 cytaty. Tym razem z Lubimy Czytać, bo niestety nie udało mi się żadnych zaznaczyć. Przyznam, że raz o tym zapominam, raz nie. Jest czasem z tym ciężko. Następnie będzie moja recenzja i ocena. A na zakończenie oczywiście słówko o Marku z kanału Marfisz, z którym podjęłem taką długotrwałą współpracę. Dobrze, no więc jedziemy. Okej. Książka rozgrywa się w roku 1988 i zasadniczo myślę, że należy zaznaczyć, że jest ona bardzo osadzona w tych czasach i ma po prostu oddawać nam ten klimat. I jeśli mieliśmy wtedy młodość albo dziecięctwo nawet, czy tam dzieciństwo, to na pewno poczujemy się jak w domu i pewnie będzie całkiem dla nas to spoko. Ale sama książka jest dość mroczna. Dzieje się w Turynie i głównym bohaterem jest prokurator, który ma chyba na imię Franciszek. I zasadniczo zaczyna w jego mieście dochodzić do serii krwawych morderstw. Mordowane są zawsze pary. Na początku umiera jedna para, potem umiera druga para. I wchodzimy w akcję, kiedy umiera trzecia para i przy tej trzeciej parze 6-letnie dziecko przeżywa i jest świadkiem. Na początku książki tam właśnie trwa to dochodzenie, ale dość szybko pojawia się znikąd gość, który podaje się za agenta FBI i mówi, że chce pomóc w śledztwie. Śledztwo trwa dalej, odbija się ono dość traumatycznie na żonie naszego prokuratora, która jest w ciąży i po prostu jej trochę siada psychika. Oprócz tego mamy wątek nieustraszonej dziennikarki, która jest byłą korespondentką wojenną,
Więc z niejednego pieca chleb jadła i po prostu tam stara się cały czas działać. I myślę, że to wszystko, co mogę opowiedzieć wam o samej fabule książki, no bo dalej tam jest na tyle dużo jakichś fabularnych różnych zwrotów akcji, że ciężko byłoby niczego nie zaspoilerować. Dwa cytaty z książki lubimy czytać na tym monitorze. Jak możesz ubiec wariata, jeśli nie wiesz, jak myśli? A drugie. I drugi cytat. To nie są mafijne porachunki, chociaż to też byłoby niepokojące. To jest ktoś, kto bierze na celownik nieszkodliwych obywateli, masakrując ich jak w rzeźni pod nosem śledczych. Mocne cytaty, albo nie, to już wy osądźcie, a ja jadę dalej. Oprócz tego, myślę, że już przy mojej recenzji warto zaznaczyć, że autorka bardzo stara się oddać nam ten klimat lat 90. Są wymieniane liczne utwory, których sobie słuchają bohaterowie. Jest bardzo mocno oddawany klimat Turynu. Bohaterowie chodzą tam do różnych restauracji, jedzą turyńskie różne przysmaki. Także lokalny patriotyzm. Być może jest to trochę książka taka turystyczna, tak jak ta o Greku, u których go recenzja chyba jeszcze nie wyszła, a już jest cały czas przygotowana, bo mam już 8 książek, których jeszcze wam recenzji nie pokazałem. A z drugiej strony, znaczy druga taka książka turystyczna była jeszcze, ale pewnie wam w tej chwili nie powiem. Na pewno tam znajdziecie w moich filmach, która to była. Ale czytałem takie dwie i odnalazłem tutaj punkty wspólne. Jeśli chodzi o sam klimat książki, z jednej strony można porównać to trochę z taką klimatem przygody, z takim Indianem Jonesem. To było jakieś takie moje pierwsze wspomnienie, ale potem od razu wchodzi tutaj Miłoszewski, Gniew, ta seria trzech książek, Gniew na pewno był ostatnią częścią, ale no myślę, że jak wpiszecie Miłoszewski, zobaczycie jego bibliografię, to będzie wiedzieć, o które książki mi chodzi. Więc zdecydowanie kryminał, trochę ma nutę thrillera, ma bardzo klimatyczną okładkę, którą stworzył grafik od wydawnictwa. Ma malutko, powiedzmy, jeszcze obyczajówki, jeśli już tak się upierać, że coś tam jest. Ogólnie spoko czytadło, przyjemnie się po nie sięga i szybko się je czyta. Może być spoko szczególnie na lato, więc jeżeli na lato czegoś szukacie, to zdecydowanie to polecam. Było kilka zwrotów akcji. Zakończenie oczywiście wgniatało w ziemię, bardzo zaskakiwało. Także in plus. Ale no, niemniej jednak jest to tylko thriller, kryminał. No i nie jest to coś najwyższego na swojej półce, tylko raczej taka średnia wyższa półka, powiedzmy. Średnia wyższa klasa średnia, tak? Powiedzmy, czyli no, z mojej strony 7,5 na 10. Zachęcam, link znajdziecie w opisie do wydawnictwa, gdzie możecie to kupić. No i to tyle. Dzięki. Cześć. I to wszystko, drodzy widzowie. Bardzo dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Zachęcam was do lajkowania, subskrybowania i udostępniania tego filmu. A jeśli ktoś z was wytrzymał do tego momentu, to może poczekać na ściemnienie ekranu i wtedy szybciutka informacja, o co chodzi z tym Marfiszem. Dzięki. Cześć.
Cześć, witam Cię w najgłębszych odmętach mojej recenzji. To jest, jesteśmy już po tym, jak opowiedziałem Ci o książce, następnie podrzuciłem parę cytatów, a na zakończenie dałem swoją opinię i swoją ocenę. A także jesteśmy już po tym, jak zachęciłem Cię do komentowania, czyli jest już po ciemnym ekraniku. Czemu zabrałem Cię aż tutaj? Jesteś pewnie jedną z 10% ludzi, które oglądają recenzję do końca. Mianowicie mamy, z tej strony nowego sponsora danego odcinka albo danych odcinków. Jest to studio Marfisz, z którym podjąłem współpracę i w którym będą się ukazywały moje recenzje, a właściwie takie trochę embedy tych recenzji. No i to w sumie tyle. Więcej powie Marek, który się pojawi jeszcze po mnie na zakończenie. A ja dziękuję Ci, że obejrzałeś tą recenzję. Obiecuję, że po kilku odcinkach postaram się już zdjąć te dodatkowe niecałe 4 minuty, które będą wydłużały niepotrzebnie odcinek. Dzięki, cześć. Dzień dobry, moi drodzy, przychodzę do Was dzisiaj z wesołą, bardzo wesołą wiadomością. Wiadomością dotyczącą księgarenki Marfisz. Tej mojej księgarenki, za pomocą której sprzedaję swoją trylogię fantazy Król Myśli oraz thriller Cień Przeszłości. Otóż, moi drodzy, księgarenka Marfisz, mikrozespół do wielkich zadań, zostanie już niebawem, w ciągu kilku najbliższych dni, powiększony o kolejną osobę. Dołączy do nas znany z internetu pod pseudonimem Skrajnie Skończony pan Dawid Gawałkiewicz, recenzent książek, przeróżnych książek. Pan Dawid Gawałkiewicz napisał kilkaset, jeśli nie kilka tysięcy recenzji książek. Takie wzmocnienie naszego zespołu z pewnością sprawi, że poziom księgarenki podniesie się bardzo wysoko i będziecie Państwo chcieli coraz częściej korzystać z tych materiałów, które tam w tej księgarence są publikowane. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza, jego nowo przeczytanych książek, ja także tutaj sugerując się tymi recenzjami pana Dawida, dołączam do tego moje recenzje, ale to nie wszystko. Otóż zapraszam tych, którzy mnie oglądają tutaj na kanale YouTube, którzy śledzą moje poczynania, zarówno jako pisarza, jak też youtubera, czy też człowieka, który publikuje swoje treści na różnych portalach społecznościowych. Zachęcam Was do wsparcia naszego zespołu, do dołączenia naszego zespołu. Macie pomysł na jakieś teksty, na opowiadania, wiersze, recenzje? Ja bardzo chętnie to wszystko opublikuję na stronach księgarenki Marfisz. Zapraszam gorąco. Już niebawem recenzje pana Dawida Gawałkiewicza. Jak również moje skromne, te z serii filmów, które prezentuję nadal na swoim kanale W Świecie Króla Myśli, z serii filmów, książki, które czytam. Zapraszam gorąco na stronę księgarenki Marfisz. Tutaj będzie się coraz więcej działo. Taki jest plan, a ja lubię swoje cele osiągać.